Fragment z listu apostoła Pawła do Filipian, który był przed chwilą czytany, jest dla mnie fragmentem bardzo szczególnym. Wiele lat temu wydawało mi się, że jest to fragment tak piękny i optymistyczny, że może być dla mnie wskazówką na całe moje chrześcijańskie życie. Później, kiedy w moim życiu pojawiły się problemy, doszłam do wniosku, że ten fragment jest zbyt piękny, żeby mógł być prawdziwy. I że prawdopodobnie został napisany przez człowieka, który nie ma w swoim życiu żadnych problemów. Ale później dowiedziałam się, że ten list został napisany przez człowieka, który miał bardzo ciężkie życie, który został odrzucony przez swoich znajomych, przez swoją rodzinę, który wielokrotnie był bliski śmierci, który musiał prawdopodobnie zmagać się z problemami związanymi z wyrzutami sumienia. A ten list został napisany przez niego w momencie, w którym znajdował się w więzieniu i nie był pewny, czy z tego więzienia wyjdzie. Nie byłam nigdy w takiej sytuacji, ale ludzie, którzy spotkali się z zagrożeniem życia, mówią, że w tym momencie człowiek ocenia całe swoje życie, odrzuca rzeczy nieistotne i wyciąga to, co w życiu jest najważniejsze. Chciałabym dzisiaj, żebyśmy skoncentrowali się na jednym tylko wersecie z tego fragmentu. List świętego Pawła do Filipian, rozdział 4 i werset 6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Kilka lat temu doszłam do wniosku, że gdybym spotkała się z człowiekiem, który ma w życiu bardzo poważne problemy i zastanawia się, na ile Bóg może odpowiedzieć na jego modlitwy, to nigdy nie wybrałabym tego właśnie wersetu. Dlatego, że ten werset jest zbyt optymistyczny. Powiedziałabym nawet zbyt przesłodzony. Bo co to znaczy, nie troszczcie się o nim, o nic, ale we wszystkim powierzcie prośby wasze Bogu. I to jeszcze z dziękczynieniem. Nawet nie ma tutaj zapewnienia, że Bóg na te prośby odpowie. Tak jak gdyby autor był tak całkowicie pewny, że Bóg to zrobi, że nawet nie uznał za stosowne na ten temat powiedzieć. Ale pamiętajmy, w jakich okolicznościach ten fragment został napisany. I myślę, że bardzo wiele skorzystamy z tego, jeżeli wgryziemy się w ten fragment i zobaczymy, co apostoł Paweł chciał nam w nim powiedzieć. A ja dla siebie dopatrzyłam się 5 bardzo głębokich wskazówek. Po pierwsze, nie troszczcie się. W pierwszej chwili ta rada, czy właściwie polecenie, może budzić nasze zdziwienie. Bo co to znaczy nie troszczyć się? Każdy z nas troszczy się o kogoś. Ale domyślamy się, że raczej powinno być tutaj powiedziane nie troskajcie się, czy nie zamartwiajcie się. Tak jak jest to napisane w innych przekładach. Ale zaskoczyła mnie bardzo rzecz, że słowo troszczyć się i troskać się, czy zamartwiać się w języku greckim jest dokładnie tym samym słowem. I kiedy się tak zastanawiałam, jaka może być zależność pomiędzy troszczeniem się i zamartwianiem się, mój starszy syn pojechał na wycieczkę za granicę, jednodniową wycieczkę. I jako dobra matka zaczęłam się troszczyć. Czy wziął ze sobą kanapki? Czy wziął ze sobą paszport? Czy ubrał się odpowiednio? Czy wziął parasol? Czy autokar nie będzie miał wypadku? Czy nie napadną na nich terroryści? I tak niespostrzeżenie przeszłam od rzeczy, na które miałam wpływ i za które powinnam być odpowiedzialna, do rzeczy, na które nie miałam absolutnie żadnego wpływu. I to pokazało mi, że bardzo często, nawet niespostrzeżenie dla siebie samych, możemy wziąć na siebie ciężar, którego Bóg dla nas nie przewidział. Apostoł Paweł mówi tak, nie zamartwiajcie się, ale, właśnie tutaj jest to słowo ale, bo gdyby tylko powiedział nie zamartwiajcie się, zostawiłby nas z niczym. Ale on pod koniec tego wersetu mówi, ale powierzcie prośby wasze Bogu. Czasami możemy zrobić taką rzecz.
wziąć na siebie jakiś ciężar, zamartwiać się o niego, przewidywać rzeczy, które być może nigdy się w naszym życiu nie wydarzą. A nawet gdyby się wydarzyły, to i tak nie będziemy mieli żadnego sposobu, żeby sobie z nimi poradzić. A robiąc to wszystko, będziemy mówili, że jesteśmy po prostu bardziej przewidujący niż inni, bardziej odpowiedzialni. A tymczasem będzie to po prostu ingerowanie w Boże sprawy. A więc apostoł Paweł namawia nas do tego, żebyśmy zajmowali się tymi rzeczami, na które mamy wpływ, ale pamiętali o tym, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu. I zamiast zamartwiać się, powinniśmy powierzyć je Bogu. Bo samo nie zamartwianie się nic nam nie pomoże, jeżeli tych spraw nie oddamy Bogu w ręce. Druga rzecz. Są takie cztery słowa. O nic, przecinek, we wszystkim. Apostoł Paweł mówi nam tutaj, jakich rzeczy dotyczy ta jego rada. A więc widzimy, że nie powinniśmy się martwić o nic, ale powierzać Bogu wszystko. Kiedyś na spotkaniu nauczycielskim padło takie pytanie, czy powinniśmy zwracać się do Boga tylko z ważnymi rzeczami, czy również z małymi. I myślę, że tutaj został dotknięty bardzo istotny problem. Przypomniał mi się taki kawał. Młody człowiek, który właśnie zamierzał się ożenić, zwrócił się do swojego o wiele starszego kolegi i zapytał się, w jaki sposób w waszym małżeństwie podejmujecie decyzje. Starszy kolega pomyślał przez chwilę i powiedział tak. Widzisz, przed ślubem podjęliśmy z żoną takie postanowienie, że ja będę podejmował decyzję dotyczącą ważnych rzeczy, a moja żona wszystkich pozostałych. I tak, jak jesteśmy już małżeństwem przez 30 lat, nie było ani jednej ważnej decyzji do podjęcia. Domyślamy się, jak możemy to zastosować do swojego życia. Czy gdyby ktoś się Pana Boga zapytał, jak wygląda podejmowanie decyzji przez tą czy przez inną osobę? Czy Pan Bóg przypadkiem by nie powiedział tak? Kiedy ta osoba przyjmowała chrzest, to podjęła decyzję, że będzie mi powierzała wszystkie ważniejsze decyzje do podjęcia. I tak jak jest po chrzcie już 30 lat, to w jej życiu nie było ani jednej ważnej decyzji. Pan Bóg jest zainteresowany podejmowaniem decyzji w naszym życiu. I tych ważnych, i tych mniej ważnych. I mam takie wrażenie, że jeżeli będziemy nie będziemy pozwalać mu, żeby podejmował te mniej ważne decyzje, to w końcu nie będziemy się go nawet pytali o to, z kim mamy się ożenić, czy za kogo wyjść za mąż, ani też jaką pracę podjąć, czy na jakie studia pójść. No bo przecież trzeba z kimś spędzić życie i trzeba jakoś na to życie zarabiać, prawda? Jest taka zasada w Biblii, która jest podana w wielu różnych miejscach, ale chyba tak najwyraźniej w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale w przypowieści o talentach, kiedy Pan Jezus mówi tak, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Jeżeli nie nauczymy się ufać Bogu w małych sprawach, to nie będziemy Mu ufali również w dużych. A Pan Bóg jest naprawdę zainteresowany pomaganiem nam w małych sprawach. Kilka lat temu chciałam dla pewnej osoby, która jest mi bardzo bliska, kupić odtwarzacz CD, tak żeby mogła słuchać kazania. Poszłam do sklepu, stanęłam przed półką z odtwarzaczami. No, wiadomo, jak się wybiera odtwarzacze, patrzy się na cenę i na kolor. Ale tych odtwarzaczy było bardzo dużo. I niedawno przeczytałam książkę Hohenberga pod tytułem Ucieczka do Boga. I byłam pod wrażeniem tego, w jaki sposób ten człowiek nauczył się rozmawiać z Bogiem tak w każdej chwili swojego życia. I pomyślałam sobie, że jest to dobry sposób, żeby to w tej chwili wprowadzić w życie. Więc pomodliłam się krótko. Mówię, Panie Boże, jest tyle tych odtwarzaczy, pomóż mi wybrać ten właściwy. I czekałam, aż usłyszę głos, to będzie ten na drugiej półce po lewej stronie. I rzeczywiście usłyszałam głos. Ten głos mówił tak, zadzwoń do tej osoby i powiedz jej, co jej chcesz kupić. Panie Boże, to chyba jakieś nieporozumienie, to miał być prezent. Zadzwoń do tej osoby i powiedz jej o tym.
No więc zadzwoniłam i mówię, wiesz co, chcę ci kupić taki przenośny odtwarzacz CD, bo wiem, że lubisz chodzić po lesie, weźmiesz ten odtwarzacz ze sobą, do niego płytę z kazaniem i będziesz tak sobie szła po lesie i słuchała kazania. I wtedy się dowiedziałam, do czego służy chodzenie po lesie, do podziwiania przyrody. I dowiedziałam się też, że jak już ta osoba wróci z tego lasu, to wtedy sobie z chęcią na stacjonarnym odtwarzaczu kazania posłucha. I kupiłam stacjonarny odtwarzacz, który służy do dzisiaj, bo zwykle odtwarzacze psują się dzień po upływie gwarancji, ale ten akurat chodzi do dzisiaj. Gdybym nie posłuchała tego głosu i nie zadzwoniła, to kupiłabym naprawdę nietrafiony prezent. A więc możemy prosić Pana Boga o pomoc w każdej sprawie. On nam w tym z chęcią pomoże. I te decyzje, które podejmiemy z Jego pomocą, będą naprawdę udanymi decyzjami. A jeżeli będziemy się uczyli ufać Mu w małych sprawach, to również w tych dużych sprawach będzie nam o wiele łatwiej. Ja nie wierzę, żeby Bóg od razu, jako pierwszą rzecz, powiedział Abrahamowi, że ma ofiarować swojego syna. Myślę, że było to poprzedzone wieloletnim zaufaniem Bogu w mniejszych sprawach. Trzecia sprawa. W modlitwie i błaganiach. No można by było powiedzieć, że to już jest tak oczywiste, że właściwie niewiele tu można powiedzieć, bo oczywiste jest, że jeżeli mamy prośby do Boga, musimy je przedstawić. Ale dla wielu osób niestety nie jest to oczywiste. Słyszałam kiedyś o wynikach ankiety przeprowadzonej w kościołach chrześcijańskich, gdzie zadano ludziom pytanie, dlaczego nie powierzasz swoich próśb Bogu? I zostały udzielone różne odpowiedzi, ale ja pamiętam dwie. Dużo osób powiedziało tak, po co mam się modlić, skoro Pan Bóg i tak wie, czego potrzebuję? A druga grupa ludzi odpowiedziała tak, wiele razy mi się zdarzyło, że Pan Bóg nie odpowiedział na moje modlitwy. Nie będę ryzykował dalszego zranienia. Chciałabym, żebyśmy krótko opowiedzieli sobie coś na temat tych dwóch rzeczy. Czasem, kiedy idę po ulicy, zwracają się do mnie różne osoby bezdomne, prosząc o pieniądze, prosząc o jedzenie. Ale kilka razy zdarzyło mi się, że ktoś prosząc powiedział do mnie coś takiego. Ja nie mam nic, a pani ma, widać to po pani, więc pani obowiązkiem jest pomóc mi. Muszę powiedzieć, że w takich momentach czuję się po prostu tragicznie. Bo widzę, że taka osoba jest zainteresowana, nie jest zainteresowana wejściem ze mną jako osobą w jakiś kontakt, tylko traktuje mnie jako taki automat do spełniania życzeń. I przenosząc to teraz na relację z Panem Bogiem, jeżeli stawiam sprawę w ten sposób, Panie Boże, Ty wiesz, czego potrzebuję i Ty masz środki, żeby mi to dać, więc nie muszę Ciebie o nic prosić, to właściwie sprowadzam Pana Boga do roli takiego automatu, prawda? Panu Bogu chodzi o relację z nami, a nie o to, żeby tylko zaspokoić nasze potrzeby. Zrozumiałam to chyba tak dosyć boleśnie wiele lat temu, kiedy pomagaliśmy pewnej małej społeczności w prowadzeniu pracy z dziećmi. Osoby z tego miasteczka prowadziły przez cały rok pracę z dziećmi z ubogich rodzin, a my pomagaliśmy im w zorganizowaniu dwutygodniowego obozu nad jeziorem dla tych dzieci. I na pierwszym obozie mieliśmy chłopca, który sprawiał bardzo duże problemy wychowawcze. Ten chłopiec stawiał sprawę mniej więcej w taki sposób. To nie ja chciałem przyjechać na ten obóz, to wyście chcieli, więc nie muszę się w żaden sposób podporządkowywać. Mam swoje własne zasady i tych zasad będę przestrzegał. Kiedy obóz się skończył, zastanawialiśmy się nad tym, jak poradzimy sobie z nim w przyszłym roku. I ten chłopiec przez prawie cały rok nie przychodził na spotkania. Ale przyszedł na spotkanie rok później, kiedy podejmowaliśmy decyzję o zabraniu dzieci na obóz. Stanął z dala i patrzył na nas takim wzrokiem, który wyrażał mniej więcej taką postawę. I tak wiem, że mnie nie zabierzecie. Postanowiliśmy sobie z mężem, że nie zabierzemy go na obóz, bo po prostu cały obóz nam jak gdyby rozwali. Będzie buntował dzieci i nie osiągniemy tego celu,
dla którego ten obóz organizujemy. Ale tak, kiedy patrzyliśmy się na niego przez kilkanaście minut, patrzyliśmy się na tą jego smutną twarz, kiedy myśleliśmy o jego sytuacji, nie byliśmy już w stanie dłużej trwać w tej decyzji. Postanowiliśmy, że jednak na ten obóz go zabierzemy. I wysłaliśmy do niego jedną z dziewczynek i powiedzieliśmy, że może pojechać na obóz, jeżeli przyjdzie i powie, że chce. Czy wiecie, że on nie przyszedł i nie powiedział? Nie był w stanie przemóc się do tego stopnia, żeby chociażby powiedzieć, nawet nie poprosić. On chciał, żebyśmy to my zaproponowali mu ten wyjazd, bo wtedy mógłby pojechać na swoich własnych zasadach. I tak się zastanawiam, czy czasem powodem, dla którego nie prosimy Boga o różne rzeczy, ja tak mówię o tym, badając swoje własne serce, czy przypadkiem nie jest to, że jeżeli Pan Bóg z własnej woli coś mi zaproponuje, mogę to przyjąć. Ale jeżeli ja poproszę Pana Boga o to, to zupełnie się zmienia relacja między nami. To wówczas ja jestem petentem. Ja proszę i ode mnie jest wymagana wdzięczność. I również ja nie mogę z tym wszystkim zrobić tego, na co mam ochotę, bo muszę być przed Panem Bogiem odpowiedzialna. W liście Jakuba, w czwartym rozdziale i w wersetach drugim, właściwie końcówka drugiego i w trzecim, mamy takie słowa. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Tak się czasami zastanawiam, czy może być taka sytuacja, że Pan Bóg ma przygotowanych dla nas wiele wspaniałych rzeczy, ale nie może nam tego dać. Bo jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego stosunku do Niego, odpowiedniej relacji, traktowali Go w określony sposób, to te rzeczy nie przyniosą nam pożytku. Też zastanawiałam się wielokrotnie nad tymi słowami, zamierzając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Nie rozumiałam tego, bo przecież jeżeli proszę o jedzenie, proszę o zaspokojenie moich potrzeb, to zamierzam to zużyć dla siebie. Ale wydaje mi się, że apostoł Jakub chce tutaj powiedzieć, że kiedy źle prosimy, prosimy wówczas, jeżeli zależy nam na tych rzeczach. A Pana Boga traktujemy tylko jako taki automat. Pan Bóg chce, żebyśmy weszli w relację z Nim, żebyśmy prosząc mieli na myśli przede wszystkim Jego. I jeszcze druga rzecz. Jak prosić w sytuacji, w której prosiliśmy już, a nie otrzymaliśmy od Boga tego, o co prosiliśmy? To jest trudny temat i nie odpowiemy dzisiaj na to pytanie, ale chciałabym tylko pewną rzecz zasugerować. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale i w wersetach 14 i 15 mamy takie słowa. Pierwszy list Jana, 5 rozdział i wersety 14 i 15. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To są bardzo mocne i bardzo trudne słowa. Jeżeli Boga prosimy o coś, wiemy też, że o to otrzymaliśmy. Ale jak mamy prosić? Zgodnie z Jego wolą. A jak się prosi Boga zgodnie z Jego wolą? Mamy przykład Pana Jezusa, który modlił się w ogrodzie Getsemane. On nie udawał, że chce iść na krzyż, ale on był gotów, żeby przyjąć z ręki Boga wszystko to, co Bóg uzna za stosowne. I ktoś powiedział, że prosimy, modlimy się do Boga nie po to, żeby Bóg nagiął swoją wolę do naszej, ale po to, żebyśmy my swoją wolę nagięli do Jego woli. Znalazłam modlitwę. Tutaj jest napisane, że jest to anonimowy tekst modlitwy wyryty na tablicy z brązu w Instytucie Rehabilitacyjnym w Nowym Jorku. Ale niektóre źródła podają, że jest to modlitwa napisana przez sportowca,
który w pewnym momencie swojej kariery został sparaliżowany. I ten człowiek napisał tak. Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia. Zamiast tego uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie, abym mógł wykonywać wielkie rzeczy. Dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze. Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy. Dał mi ubóstwo, abym mógł być rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili. Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem o towarzysza, abym nie żył samotnie. Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci. Prosiłem o wszystko, aby móc cieszyć się życiem. A otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wszystkim. I teraz posłuchajcie. Nie otrzymałem niczego, o co prosiłem, ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem. Mimo że prosiłem o coś innego, moje niesformułowane modlitwy zostały wysłuchane. Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowany. Myślę, że każdy z nas, kto żyje z Bogiem już kilka albo kilkanaście lat, mógłby wymienić modlitwy. Takie modlitwy, które zanosił ze łzami przed Bogiem i był bardzo rozczarowany, kiedy modlitwy nie zostały wysłuchane. A po kilku czy kilkunastu latach również ze łzami dziękował Bogu za to, że Bóg tych modlitw nie wysłuchał. Myślę, że gdybyśmy poprosili o takie świadectwa, mielibyśmy tutaj bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Bo skąd wiemy, co tak naprawdę jest dla nas dobre? To są trudne rzeczy, ale myślę, że apostoł Paweł nie oszczędza nas tutaj i po prostu chce nam przekazać coś, co naprawdę jest bardzo głębokie. Wróćmy do listu do Filipian. A więc nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Muszę powiedzieć, że tutaj jest coś bardzo dziwnego. Najpierw prosimy, potem otrzymujemy, a potem dziękujemy. A tutaj apostoł Paweł wyraźnie nam sugeruje, że powinniśmy dziękować prosząc. Czy to ma sens? No ma sens w jednym przypadku, jeżeli jesteśmy przekonani, że Bóg zawsze odpowiada na modlitwy. Pamiętam kiedyś taką pomoc dla dzieci, która miała zilustrować, że Bóg na modlitwy odpowiada zawsze, tylko odpowiedź może być różna. Były pokazane światła sygnalizacyjne i tam było światło zielone, żółte i czerwone. I było pod spodem napisane, że Bóg odpowiada czasami tak, czasami nie, a czasami poczekaj, ale odpowiada zawsze. Ale kiedy odpowiada? Wtedy, kiedy chcemy naprawdę podporządkować się Jego woli i jesteśmy gotowi na to, żeby uzyskać od Niego to, co On ma dla nas przygotowane, a nie to, co myśmy sobie dla siebie zaplanowali. Tak mniej więcej jak z tym odtwarzaczem CD. Jest w Piśmie Świętym bardzo piękny fragment, zapisany w II Księdze Kronik w 20 rozdziale. Jest to sytuacja, w której król Jehoszafat dostał wiadomość, że wielka armia nieprzyjaciół zbliża się ku jego granicom. I przez proroka Bóg dał zapewnienie, że Bóg im pomoże. Oni mają tylko stać i patrzeć. I w 21 wersecie czytamy takie słowa, że Jehoszafat, naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I co się stało? W 22 wersecie czytamy, gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienie pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy już ruszyli na Judę i zostali pobici. To jest fragment, który nie przestaje mnie zaskakiwać. Bóg obiecał, że im pomoże, ale kiedy im pomógł? Kiedy zaczęli śpiewać dziękczynne pienie pochwalne. Innymi słowy mówiąc, kiedy byli pewni, że Bóg im pomoże. I w momencie, w którym ich relacja z Bogiem stała się ważniejsza nawet niż ich własne bezpieczeństwo.
I na końcu dochodzimy właśnie do tych dosyć tajemniczych dla mnie słów. Powierzcie prośby wasze Bogu, kropka. Ani słowa zapewnienia o tym, co spotykamy w innych tekstach biblijnych, że Pan Bóg te prośby wysłucha. Tak jak gdyby apostoł Paweł chciał nam zasugerować, że już samo powierzenie naszych próśb Bogu rozwiąże nasz problem. Żeby powiedzieć coś więcej na ten temat, chciałabym posłużyć się dwiema prawdziwymi historiami. Jedna z nich wydarzyła się kilka tysięcy lat temu w Mezopotamii, a druga wydarzyła się mniej więcej 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Może zacznę od tej nowszej. Dwie kobiety postanowiły zorganizować seminarium dla rodziców, w których domach pojawił się problem po urodzeniu się młodszego dziecka. Bardzo często starsze dzieci reagowały zazdrością, niechęcią czy nawet wręcz nienawiścią i rodzice nie byli sobie w stanie z tą sytuacją poradzić. Więc te kobiety dla tych rodziców zorganizowali warsztaty. I na początku chciały spowodować, żeby rodzice potrafili wczuć się w tą sytuację. I rodzice, w większości były to matki, otrzymały takie zadanie. Wyobraź sobie, że twój małżonek obejmuje cię ramieniem i mówi: skarbie, tak bardzo cię kocham i jesteś taka cudowna, że zdecydowałem się na drugą żonę, podobną do ciebie. I potem kazano tym matkom wyobrażać sobie coraz bardziej i wczuwać się w sytuację, w której w domu pojawiła się ta druga żona. Na przykład, ta nowa żona musi się w coś ubrać. Więc mąż nagle przychodzi do twojego pokoju, otwiera twoją szafę, zabiera twoje swetry i spodnie i daje nowej żonie. Kiedy próbujesz protestować, mówi, że przecież ty już trochę przytyłaś, a na tą nową żonę te rzeczy będą pasowały idealnie. Potem są takie sytuacje, że nie możesz poradzić sobie z komputerem, a nowa żona wspaniale sobie ze wszystkim radzi. I tych sytuacji było coraz więcej. I tak przez kilka spotkań kazano rodzicom wczuwać się w to, co czuje się nowe dziecko, w to, co czuje się starsze dziecko. I kiedy już tak przygotowano rodziców, zadano im jedno pytanie. W jaki sposób można byłoby rozwiązać twój problem? I wszystkie matki odpowiedziały jednocześnie: pozbyć się jej, pozbyć się tej nowej żony. Ale potem zaczęły się zastanawiać i powiedziały tak. Gdyby mój mąż pozbył się drugiej żony tylko dlatego, że ją proszę, zaczęłabym się bać, straciłabym do niego zaufanie. Bałabym się, że któregoś dnia może to samo zrobić ze mną. A więc to nie wchodziło w grę. Więc wymyśliły inne rozwiązanie. Mój mąż musiałby mnie zapewnić, że najbardziej kocha mnie, a tamtej w ogóle nie kocha. No ale to by też nie było rozwiązanie, bo przecież ta druga też jest jego żoną. Skoro mi mówi to, to być może jej mówi dokładnie to samo, a być może nie kocha żadnej z nas. To już jest poczucie zagrożenia. I wtedy te kobiety zapytały, no to w takim razie co by was zadowoliło? I cała grupa, pracując razem, doszła do wniosku. Powiedzieli tak. Chciałabym móc swobodnie wyobrazić wszystkie myśli o nowej żonie, obojętnie czy byłyby prawdziwe czy nie. Chciałabym, żeby mnie nie poniżał i nie wściekał się, i nie patrzył na zegarek, i nie włączał telewizora, żeby wysłuchał mnie i żebym mogła powiedzieć mu naprawdę, co czuję. Zobaczmy. Przedstawiona sytuacja właściwie beznadziejna. A co dla tych kobiet było najważniejsze? Żeby ktoś wysłuchał i nie patrzył na zegarek, i nie sprzeciwiał się, i nie krytykował. Druga historia, którą chciałabym powiedzieć, to jest bardzo znana historia z najstarszej księgi świata, księgi Hioba. Znamy bardzo tę sytuację. Był człowiek, który z nieznanego sobie powodu stracił wszystko. Majątek, zdrowie, dzieci. Ale najgorsze dla niego było to, że wydawało mu się, że cierpi niezasłużenie i że również Bóg zwrócił się przeciwko niemu i zaczął z Bogiem dyskutować. Ta dyskusja trwa mniej więcej przez 40 rozdziałów, ale w pewnym momencie
Bóg wchodzi do akcji. I nie wchodząc w zbytnie szczegóły, mówi Hiobowi właściwie tylko jedną rzecz. Ja jestem w tej sytuacji od samego początku. Ja nad tym czuwam, nie zostawiłem ciebie, ja nad wszystkim panuję, nie jestem przeciwko tobie. I kiedy do Hioba docierają te wszystkie słowa, mimo że nie wiedział, jaka była przyczyna tej sytuacji, my ją znamy, bo jest opisana w Biblii, to w tym momencie nastawienie Hioba zupełnie się zmienia. I Hiob wówczas wypowiada te wspaniałe słowa. Mówiłem o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj proszę i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia słyszałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Kiedy uczono nas opowiadania historii dla dzieci, mówiono nam, że dobrze skonstruowana historia jest historią, w której stopniowo narasta napięcie. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, co nazywa się punktem kulminacyjnym. W tym momencie następuje rozwiązanie i napięcie bardzo szybko opada. I właśnie coś takiego widzimy w Księdze Hioba. Te słowa Hioba są takim punktem kulminacyjnym, kiedy nastąpiło rozwiązanie i napięcie opadło. Księga Hioba ma jeszcze kilka wersetów. W tych wersetach Bóg takie różne, można powiedzieć, drobiazgi z Hiobem załatwia. Tam sprawę jego przyjaciół, co jeszcze? Aha, zwraca mu majątek, zwraca mu zdrowie i Hiob ma też kolejne dzieci. Czy zauważamy tę konstrukcję? Zwrócenie Hiobowi wszystkich rzeczy, które Hiob stracił, dzieje się już po rozwiązaniu sprawy, po rozwiązaniu problemu. A jaki z tego wniosek? Że tak naprawdę to nie był główny problem Hioba. Bóg mu to wszystko dał, dlatego że Bóg nie lubuje się w zadawaniu niepotrzebnego cierpienia. Ale widać z tego bardzo wyraźnie, że głównym problemem Hioba nie była utrata tych wszystkich rzeczy. Tylko głównym problemem Hioba było to, że Hiob nie rozumiał, dlaczego to się dzieje i myślał, że Pan Bóg nad tą sytuacją nie panuje. Pomyślmy teraz o tych dwóch historiach. Pokazują bardzo wyraźnie. Jedna historia pochodząca z Biblii, licząca sobie kilka tysięcy lat, i druga historia wydarzająca się współcześnie. Obydwie te historie pokazują bardzo wyraźnie, że naszą największą potrzebą nie jest otrzymanie tego, o co prosimy. Naszą najważniejszą potrzebą jest to, żebyśmy wiedzieli, że ktoś nas kocha, że ktoś nad tą sytuacją panuje i co najważniejsze, że ta sytuacja ma sens. Myślę, że gdyby z jakiegoś powodu Pan Bóg każdemu z nas powiedział w tej chwili, dlaczego przechodzimy przez rzeczy, przez które przechodzimy, to myślę, że byłoby nam zupełnie łatwiej. Ale słuchajcie, przecież my takie zapewnienia mamy, prawda? Pan Bóg nie musi do każdego z nas przychodzić indywidualnie i mówić, słuchaj, to ma sens. Ja jestem z tobą, ja wysłuchuję twoich modlitw, bo przecież On nam to wielokrotnie w Piśmie Świętym powiedział, prawda? A więc posłuchajmy jeszcze raz tego, co mówi apostoł Paweł. Nie troszczcie się o nic. Nie bierzcie na siebie rzeczy, które do was nie należą, ale we wszystkim. Pamiętajcie, że nie ma rzeczy zbyt małych dla Boga. W modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Otwierajmy swoje serca przed Bogiem. Nie obawiajmy się zranienia. Nawiązujmy z Nim relację. Z dziękczynieniem. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw. Powierzcie prośby wasze Bogu i wiedzcie, że Pan Bóg w tym czasie nie będzie oglądał telewizora, nie będzie siedział na Facebooku, nie będzie rozmawiał przez telefon komórkowy, nie będzie spał, tylko będzie otwarty i gotowy zawsze, żeby wysłuchać naszych próśb. I możemy być pewni, bo nas o tym zapewnia Pismo Święte, że wszystkie rzeczy, które dla nas robi Bóg, robi dla naszego najwyższego dobra. I że gdybyśmy wiedzieli, do czego to służy, to dokładnie tego samego byśmy sobie zażyczyli, mimo że teraz może być nam dosyć ciężko. Amen.